Cześć, tu Anna Lipiak, pianistka. Witam Was ponownie w moim projekcie Female Power, czyli Moc Kobiet. Dziś poznamy kolejną kompozytorkę pochodzenia francuskiego, Cécile Chaminade. Niestety kobietom w jej czasach nie było zbyt łatwo tworzyć i by uniknąć dyskryminacji ze strony wydawców, posługiwała się jedynie pseudonimem, pierwszą literą swojego imienia, C. Chaminade. Była niezwykle płodną kompozytorką, stworzyła 400 utworów. Trudno było w tych czasach dogodzić krytykom. Kiedy tworzyła jako kobieta, określana była jako zbyt łagodna, pełna wdzięku. Natomiast kiedy tworzyła większe kompozycje, zarzucano jej zbytnią męskość. W XX wieku krytycy używali określenia salonowa muzyka dla ukazania pewnego zbytniego sentymentalizmu i pustych wirtuozowskich ozdobników, które właściwie służyły rozrywce w domach. Cécile Chaminade była fenomenalną pianistką. Wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1908 roku, otrzymując niestety bardzo niepochlebną recenzję. Nawet jeżeli kobiety pewnego dnia zyskają prawo do głosowania, to ich muzyka zawsze będzie płytka i powierzchowna. Pisał krytyk, że jeżeli muzyka Chaminade ma pewien wdzięk i delikatność, to jest zdumiewająco powierzchowna i mało urozmaicona. Myślę, że jest to straszne, by w taki sposób skazać twórczość jakiegokolwiek kompozytora, tym bardziej kobiety. Cieszę się, że mimo wszystko ta muzyka przetrwała i mogę Państwa zaprosić do jej wysłuchania na mojej najnowszej płycie. Jest niezwykle zróżnicowana. Wystarczy porównać utwór Souvenirs, czyli wspomnienie czy medytację, z bardzo wirtuozowskim utworem, takim jak tokata czy gitara. Mam nadzieję, że te negatywne określenia raz na zawsze się skończą.